Witam. Jakiś czas temu odważyłem się zakupić dosyć ciekawe urządzenie. Urządzenie o nazwie iKey. Jako, że było dosyć tanie, spodziewałem się absolutnej tandety, natomiast pozytywnie się rozczarowałem. Urządzenie przyszło w woreczku foliowym, jak widać tutaj przed nami. Wszystkie oznaczenia, które spotkałem w opakowaniu, są w języku chińskim, więc na początku negatywne odczucie, że będę miał problem z instalacją całości. Tych kodów nawet nie próbowałem skanować. Być może prowadzą one do aplikacji w Google Play, ponieważ aplikacja jest bez problemu dostępna. I o dziwo daje dosyć spore możliwości. Samo urządzenie przychodzi wraz z niewielkim plastikiem, który sądzę, że umożliwia zaczepienie czy na kabel słuchawek, czy nie wiem, na jakąś smyczkę. No i oczywiście można go z tego plastiku wydłubać. Urządzenie jest bardzo małe. Sam przycisk ledwo co wystaje z telefonu. Tutaj już mam zainstalowane to urządzenie. Jak to działa? No, w aplikacji ustawiamy akcje dla poszczególnych rodzajów naciśnięć. Można ustawić albo dla jednego przyciśnięcia, podwójnego, potrójnego lub przytrzymania. W zależności od ustawień albo zostanie na przykład zrobione zdjęcie, nagrany film, włączony dyktafon lub uruchomiona dowolna aplikacja. Co ciekawe, wszystkie te rzeczy mogą odbywać się również przy wygaszonym ekranie, co za chwilę zademonstruję. Nie ma żadnych powiadomień tutaj na górze na pasku. Blokuję telefon, wciskam raz przycisk, mam wibrację, uruchamiana jest aplikacja aparatu, robione jest zdjęcie, druga wibracja. Prawdopodobnie krócej to będzie trwało, jeżeli wyłączymy autofokus, bo jest taka opcja również. No i w tej chwili, proszę bardzo, jest zrobione zdjęcie. Dla potrójnego wciśnięcia przykładowo mam ustawioną w tej chwili latarkę, która również działa bez najmniejszego problemu przy wyłączonym ekranie. Aplikacja wygląda w ten sposób. Nie ma tutaj, nie jest skomplikowana, jest bardzo prosta, natomiast daje wszystkie możliwości, których mógłbym oczekiwać od tak prostego urządzenia w tak niewielkiej cenie. No, jakieś tam prędkości. Można oczywiście wyłączyć możliwość w ogóle wciskania klawiszy przy wyłączonym ekranie. No, nieraz mi się zdarzyło, że pojedyncze wciśnięcie robi mi zdjęcie w kieszeni, ale nie wydaje mi się, aby był to jakiś znaczny problem. Ogólnie polecam gorąco to urządzenie, jeżeli oczywiście nie używamy za często portu słuchawek. No wiem, że jest wielu użytkowników, którym bardziej się przyda taki gadżet, aniżeli możliwość używania słuchawek. Ja jestem przyjemnie zaskoczony tym urządzeniem w korelacji z ceną. Być może niedługo będę miał większą ilość tych urządzeń, no i ewentualnie zapraszam do kontaktu.